jaki jest najtrudniejszy mod w Minecraft? Tego pytania absolutnie nigdy sobie nie zadałem, jednak chcąc nie chcąc, znalazłem na nie odpowiedź. A jest nią ten film. Autor opowiada w nim o modyfikacji Better Than Wolves. Twierdzi on, że ta modyfikacja jest tak trudna, że zdobycie na niej stołu do kraftowania zajmuje aż 8 godzin. Tak, dobrze słyszycie. 8 godzin ciągłej gry. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się w to wierzyć, dlatego pobrałem tego moda i tak rozpocząłem swoją przygodę z najtrudniejszą modyfikacją w Minecraft. Tak jak to zawsze na początku bywa, zacznę od ścięcia drzewa. Trochę to potrwa. Dlatego pozwólcie, że w tym czasie opowiem wam o najlepszej przeglądarce dla graczy, a chodzi mi oczywiście o Opera GX. Jak już przed chwilą powiedziałem, Opera GX to najlepsza przeglądarka na rynku przystosowana dla graczy, a w ramach ciekawostki dodam, że tak samo jak Cyberpunk czy Wiedźmin, Opera GX powstała w Polsce. Jeszcze jakiś czas temu moja przeglądarka wyglądała tak. No... niezbyt ciekawie. A tak wygląda od momentu, w którym pobrałem Opera GX. Musicie przyznać, wygląda niesamowicie. A to wszystko za sprawą GX Mods. Dzięki tej funkcji możesz zmienić dosłownie wszystko. Motyw i kolor przeglądarki, dźwięki pisania i przełączania kart, a nawet muzykę, która leci w tle. Spośród kilku tysięcy dostępnych modyfikacji na pewno znajdziesz coś dla siebie, a nawet jakby jakimś cudem się to nie udało, możesz samemu zaprojektować swój idealny design, korzystając na przykład z animowanych tapet. Granie i korzystanie z przeglądarki jednocześnie sprawia, że twój komputer dosłownie płonie. Tutaj również Opera GX ci pomoże. Funkcja GX Control umożliwia dopasowanie zużycia zasobów komputera do twoich obecnych potrzeb, dzięki czemu możesz grać w Minecrafta i oglądać filmy w tym samym momencie, bez żadnych lagów. Już się zastanawiasz nad przejściem na Opera GX, ale nie chce ci się od nowa konfigurować ustawień przeglądarki? Chyba nie muszę mówić, że na to też jest to rozwiązanie. Do Opera GX bez problemu zaimportujesz ustawienia z poprzedniej przeglądarki za pomocą zaledwie kilku kliknięć. I mógłbym tak opowiadać o zaletach tej przeglądarki godzinami, ale najlepiej będzie, jak osobiście się o nich przekonasz, pobierając Opera GX z linku w opisie. Jak widzicie, wydobywanie bloku drewna jest podzielone na etapy i mam na razie korę drzewa. Póki co jest ona zbędna, ale kto wie, może się później przyda. Żeby móc dalej progresować, muszę ściąć to samo drzewo jeszcze raz. Pewnie zauważyliście, że ten Minecraft wygląda trochę inaczej. Jest tak dlatego, ponieważ ta modyfikacja została wydana prawie 11 lat temu, na wersję 1.5.2. Było to dobre kilka lat przed wielką aktualizacją tekstur, więc dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Po ścięciu tego samego drzewa drugi raz, dostałem patyk, który od razu mogę naostrzyć i mam dalej patyk, tylko że naostrzony. Pozwala on na szybsze niszczenie drewna oraz na wydobywanie kamienia. Dlatego od razu poszedłem wydobyć kamień i... cyk, mam luźny kamień. To tłumaczenie jest tragiczne. Mając luźny kamień, mogę go naostrzyć, by mieć naostrzony kamień. Robi on dosłownie to samo, co naostrzony patyk, tylko że szybciej. Dzięki niemu szybko zdobędę potrzebne materiały, które umożliwią mi przetrwanie pierwszej nocy. Chodzi mi oczywiście o jedzenie oraz drewno. Jedzenie na tej modyfikacji jest bardzo istotne. Każdy, nawet najmniejszy ruch sprawia, że robimy się głodni, więc serio muszę uważać. Tutaj nie wiem, czemu nagle zacząłem kopać dirta. Serio, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jednak przez to straciłem bardzo dużo czasu, który powinienem przeznaczyć na zbieranie drewna. Jedzenie na tej modyfikacji wymaga dokładnej obróbki termicznej. Na razie nie zdradzę wam skutków jedzenia surowego jedzenia, ale uwierzcie mi, nie chcecie go jeść. Więc żeby je odpowiednio upiec, potrzebuję po pierwsze ogniska, po drugie patyka, na który nabiję jedzenie i po trzecie coś, czym rozpalę i podtrzymam ogień. I tak się składa, że wszystkie te rzeczy tworzy się z drewna. Receptury na te przedmioty wyglądają następująco i jak pewnie szybko obliczyliście, potrzebuję dokładnie 7 patyków, a mam tylko 4 i już zachodzi słońce. Super. Muszę się szybko zakopać i schować przed potworami, co jak widzicie nie będzie zbyt proste, bo na tym modzie dirt nie ma grawitacji, zresztą jak większość bloków na tym etapie gry. Zapomniałem wam wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że gram na trybie hardcore, co oznacza, że jeśli zginę, moje wyzwanie się kończy. Jak widzicie, z tej całej listy przedmiotów potrzebnych do przepalenia jedzenia mam tylko ognisko.
Bez całej reszty nie będę w stanie przepalić jedzenia, co może się skończyć powolną śmiercią głodową. Nie mając zbyt dużego wyboru, wyszedłem z mojego bunkru, nie tylko zdobywając brakujące patyki, ale również ubiłem niewinną owcę. Byłoby mi bardzo przykro z tego powodu, gdyby nie to, że mogę dosłownie umrzeć z głodu. Dobra, teraz gdy mam całe potrzebne drewno, mogę postawić ognisko, rozpalić je i zacząć smażyć owieczkę. O, i mamy upieczoną baraninę. Rzucę sobie od razu drugie mięsko na ruszt. Drugi baran nie zdążył się upiec, a już mamy kolejny dzień. Z tego powodu postanowiłem zostawić palące się ognisko i zacząłem eksplorować teren dookoła. O, pajęczyna! Dobra, ale że drugi dzień i już mamy pajęczynę. Idzie nam naprawdę dobrze. Na razie nie zdradzę wam, po co mi to pajęczyna. Po zjedzeniu nieprzetworzonego jedzenia dostałem zatrucia pokarmowego, przez co nie tylko znacznie szybciej stawałem się głodny, ale również przez czas trwania tego zatrucia nie mogę nic spożywać. Zatrucie pokarmowe tak wycieńczyło mój organizm, że nawet nie byłem w stanie upolować kolejnego pożywienia. Skrajne wygłodzenie i brak możliwości zdobycia pokarmu doprowadził do mojej powolnej śmierci. Wygląda na to, że to koniec tej pięknej przygody. Zaraz co? Respawn randomly. Myśleliście, że to koniec? Otóż nic bardziej mylnego. Na tej modyfikacji tryb hardcore nie oznacza, że śmierć jest końcem. Wręcz przeciwnie. Jest ona początkiem. Początkiem tej samej przygody w kółko i w kółko, gdy po każdej kolejnej śmierci znowu nic nie masz i ponownie starasz się ze wszystkich sił osiągnąć swój cel. Nie mając zbyt dużego wyboru, podjąłem drugą próbę, więc znów zebrałem drewno, wykopałem kamień i ponownie ubiłem owieczkę. Tym razem postawiłem duży nacisk na zdobycie sporej ilości jedzenia, dlatego zamiast jednego ogniska postawiłem dwa. Ej, idzie teraz naprawdę dobrze. Zobaczmy, jak tam moja szama. O nie. To co właśnie skraftowałem, to drewniany kij. Jest to najgorsze dostępne narzędzie do walki, jednak w tej sytuacji to jedyne co mi pozostało do samoobrony. Dobra, trzeba naklepać tego szkieleta. O nie, 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 nie. Nie, no kurde. Tak jak mówiłem, nie jest to zbyt dobra broń do walki, przez co już drugi raz poległem. Kurde, no nie chcę mi się już w to grać, ale nie mogę tak po prostu odpuścić. I tak rozpocząłem trzecią próbę. Schemat jest taki sam. Drewno, kamień, jedzenie. Dobra, byleby teraz niczego nie zepsuć i... O, może być to. Jak sami mogliście teraz usłyszeć, szło mi naprawdę dobrze. Miałem miejsce, w którym mogłem przenocować, jedzenia również mi nie brakowało, przez co nie było szans na umarcie z głodu. Wszystko szło tak idealnie, że postanowiłem odejść od komputera i poczekać, aż nadejdzie dzień. I no co jest? Nie no, czemu umarłem? Dobra, bo pewnie też się zastanawiacie, jak ja umarłem, czy jakiś mob mi się tutaj wkradł, czy może faktycznie zabrakło mi jedzenia. Otóż nic z tych rzeczy. Patrzcie, gdzieś w tym momencie odszedłem od komputera i ognisko powoli gaśnie. I już zgasło. Nad moim paskiem jedzenia pojawił się napis Gloom, czyli inaczej przygnębienie. W tle zaczęły lecieć jakieś przerażające dźwięki. Moja postać zaczęła po prostu schizować, aż zacząłem dostawać obrażenia i umarłem. Czyli umarłem od ciemności. Fakt, że minęło już 2 godziny od rozpoczęcia wyzwania, a ja nie byłem nawet o krok bliżej do zdobycia craftingu, mocno mnie denerwował. Z perspektywy czasu ciężko mi opisać, co dokładnie czułem, ale wiedziałem, że nie mogę się poddać i ponownie ruszyłem do działania. Próba czwarta to pierwszy moment, w którym miałem już dokładnie przygotowany plan. Na sam początek zebrałem patyki, abym mógł nie tylko upiec jedzenie, ale też ochronić się przed ciemnością. Mając już drewno i kamienie, zacząłem zbierać jedzenie oraz budulec do budowy schronu. I w tej chwili pojawił się Creeper, który paradoksalnie bardzo mi pomógł w zebraniu dużej ilości dirta, który posłuży mi nie tylko do budowy bazy, ale również do poruszania się. Dzięki temu mogę uniknąć bezsensownego skakania, które zabiera bardzo dużo głodu. Ej, teraz mi idzie naprawdę, naprawdę dobrze. Serio, nie wiem co by się musiało stać, żebym teraz zginął. Baza, w której zamierzałem spędzić tę noc, również była dokładnie przeze mnie zaprojektowana. Jej ściany były na tyle wysokie, że żaden zombie czy szkielet po prostu sobie nie wskoczy, ale była też na tyle wąska, że żaden pająk się nie przeciśnie. Jestem idiotą.
Dość brutalnie przekonałem się, że fundamenty mojej bazy nie są stabilne i w ten sposób straciłem moje jedyne ognisko. Nie no, ja zaraz umrę z głodu, a nie mam jak upiec swojego jedzenia. No chyba muszę wyjść z mojego bunkru. Może uda mi się zebrać trochę drewna. Nie, nie, proszę zostaw. Kolejna próba, kolejna porażka. Szczerze, nie miałem już siły grać. Chciałem już tylko odpocząć, skraftować sobie coś w stole do craftingu, ale dalej go nie posiadałem. Drewno, kamień, jedzenie. Dosłownie tylko o tym myślałem przez następne kilkanaście godzin. Albo teraz mi się uda, albo poddaję się, przyjmując gorzki smak porażki. Próba ostateczna. Na początku zebrałem drewno, potem kamień, bla bla bla. Przebieg pierwszej nocy znacie już na pamięć, dlatego pozwólcie, że wam tego oszczędzę. Drugiego dnia również zbierałem jedzenie i drewno oraz znalazłem pajęczynę, którą od razu wydobyłem. Trzeciego dnia wokół mojej bazy było sporo pozostałości po czyhających na mnie szkieletach. Z dwóch kości skraftowałem kościany kij. Jest on znacznie lepszy od drewnianego, jednak dalej szału nie ma. Korzystając ze zdobytej dzień wcześniej nici, skraftowałem siekierę, dzięki której mogę wydobyć cały blok drewna naraz. Taki blok drewna mogę zamienić na patyki, dzięki czemu mam bardzo dużo paliwa do ogniska, więc problem z jedzeniem uważam za zażegnany. Przez całą resztę dnia zbierałem jeszcze więcej jedzenia, aby w nocy móc je spokojnie upiec. Dzień czwarty. Tutaj zaczynam stawiać potężne kroki w zdobyciu stołu do kraftowania. Stworzyłem łopatę i poszedłem kopać glinę, z której później ulepię cegły. Jednak co ja zrobię z takimi miękkimi cegłami? Muszę je wyłożyć i dać im trochę czasu, aż stwardnieją. W czasie, kiedy moje cegły leżakują, ja zacząłem się przygotowywać do ekstremalnej wyprawy do jaskini. Zebrałem dużo jedzenia, skraftowałem więcej kościanych kij oraz wykopałem węgiel, z którego stworzę pochodnie. I wyruszyłem do jaskini. Moim celem jest żelazo. To właśnie z niego stworzę narzędzie ostateczne. Przyznajcie, brzmi to całkiem epicko. Z takiej jednej rudy żelaza dropi zaledwie odrobina żelaznego pyłu. Z dwóch takich mogę skraftować całą bryłkę, którą potem muszę przetopić. Aby zdobyć stół do kraftowania, potrzebuję dokładnie 4 bryłek. Więc trochę szukanie mnie czeka. Mając już żelazo, wróciłem do bazy, zebrałem gotowe cegły i z nich stworzyłem kamienny piec. W tym momencie nic nie może mi przeszkodzić w zdobyciu craftingu, a pozyskanie tego pięknego stołu to jedynie kwestia czasu. No, dość długiego czasu, bo jedna bryłka żelaza przetapia się 10 minut. Dobra. Ostatni iron ingot. Uwaga, już zaraz. Już, już. Jest! Mamy to. W końcu mam ten stół. Niech was przypadkiem nie zmyli mój entuzjazm. Ten crafting jest zaledwie niewielkim procentem tego, co ta modyfikacja skrywa. Mam jeszcze do zwiedzenia inne wymiary oraz smoka kresu do pokonania, ale to już zostawię na inny raz.